Final Fantasy VII Rebirth ma ogromny świat wraz z jednym z lepszych systemów walki w ostatnich latach serii. Gra potrafi wciągnąć na ponad 100 godzin, robiąc wszystkie zadania poboczne. Przy tak długiej grze na pewno zdarzy ci się tracić czas świadomie, czy też nieświadomie, na rzeczach, które lepiej pilnować od początku gry, by ten czas zoptymalizować. Z tej strony Gocu, twój lokalny twórca kontentu z Finala. Jeśli ci się podoba to co robię, daj łapkę w górę i zostaw suba. Strasznie motywuje to do działania. Bez zbędnego gadania przechodzimy do 5 błędów, które prawdopodobnie popełniasz, grając w Final Fantasy VII Rebirth. Robiąc research, oglądając streamerów czy ludzi wrzucających odcinki, zauważyłem, że większość z nich nie używa trybu Punisher, który nadal jest broken, pomimo zmiany stylu wykonania mocnych ataków z remake'u. Przytrzymując kwadrat, zyskujemy Berserk, dzięki któremu zadajemy 30% więcej obrażeń, ale też otrzymujemy więcej obrażeń od przeciwników. Do tego, blokując atak trzymając R1, zadajemy kontratak, który nam bardzo szybko wypełnia pasek ATB. Wraz z odpowiednią materią możemy zniwelować obrażenia i otrzymać większą premię do paska ATB. Co prawda w trybie szturmowym Cloud jest wolniejszy, lecz można szybko zrobić unik i powrócić do domyślnego, który moim zdaniem jest przeciętny. Tryb operatora co prawda jest szybszy i ma nawet ok atak obszarowy, który aktywujemy trzymając kwadrat, to jednak nagroda, którą otrzymujemy wraz z kontratakiem, jest o wiele lepsza niż zadawanie mniejszych obrażeń. Widząc taki tekst, już wiesz, że to czas na zabawę z craftingiem. Po co kupować mikstury, skoro możesz w łatwy sposób je zrobić, nie tracąc gil? Warto często zaglądać do tego menu i tworzyć wszystkie przedmioty, które dają doświadczenie. Po awansowaniu na wyższe poziomy craftingu możesz tworzyć coraz to lepsze przedmioty i ten wyższy poziom też przyda się do kilku zadań. Można też na tym nieźle zarobić, tworząc przedmioty, które możemy sprzedać. Morf i Steel są najmniej przydatnymi materiałami, które być może używasz. Morfowanie przeciwników graniczy z cudem, a nagroda za to jest tak bezużyteczna, że równie dobrze po walce przeciwnik może opuścić ten sam przedmiot. Po analizie każdego przeciwnika w grze, morf do niczego się nie przydaje. Materia kradzieży w tej grze również nie jest opłacalna. Przydaje się jedynie w jednym zadaniu pobocznym, a poza tym przy samym końcu gry jest góra dwóch przeciwników, z których można ukraść coś wartościowego. Konkretnie przedmioty, które w danym momencie będą już bezużyteczne. Co prawda jest jeden wyjątek. Drugi poziom tej materii ma umiejętność mag, która wraz z kradzieżą atakuje i zwraca około 70% paska ATB po trafieniu przeciwnika. Rekomendowałbym założenie takiej materii na Yuffie, która w zakładce rozwoju ma zdolność pasywną dającą boost do magii po danej kradzieży przedmiotu. Po ustawieniu konkretnych umiejętności i pasyw możemy się liczyć z czymś takim. Będąc w ustawieniach walki, chcąc skrócić sobie trochę czasu, możemy przypisać umiejętności do skrótów, które są pod L1. Są one mega przydatne do płynnego wyprowadzania ataków łączonych z umiejętnościami, tak jak to miało miejsce z Yuffie. Możesz również ustawić lidera, czyli nad kim na początku walki będziesz miał kontrolę. I jest też opcja przypisania trzech drużyn do szybkiej zmiany, bez wchodzenia do menu, jeśli chcesz zmienić aktualną drużynę. Dużo osób nie korzysta z tej funkcji, gdzie możemy ułatwić sobie przydzielanie materii poprzez naciśnięcie panelu dotykowego, który pokaże nam menu, gdzie będziemy mieli podgląd na materie, jakie są założone. Każda postać powinna mieć wypełnione miejsce na materię. Postacie nie będące wybrane do drużyny, nad którą mamy kontrolę, poruszają się po mapie, jednak nam towarzyszą i niekiedy nawet pomagają. Oznacza to, że materia naszych towarzyszy, których nie używamy, też podnosi swój poziom. Dlatego warto się upewnić, czy każdy członek drużyny ma założoną materię. Mam dla was jeszcze mały bonus dla wytrwałych, którzy oglądają ten materiał do końca. Uwaga dla tych, którzy nie chcą sobie zaspoilerować minigry, która jest później w grze. Polecam przewinąć do... Jest bardzo łatwy sposób, jeśli masz problem z 3D Brawlerem i unikajmy ataku.
Wystarczy, że w momencie zamachu przeciwnika naciśniesz pauzę. Wtedy masz wystarczająco dużo czasu, żeby pomyśleć, w którą stronę wychylić analog i zrobić unik. Mam nadzieję, że te porady pomogą Ci z grą w Final Fantasy VII Rebirth. Na kanał wleciała rozpiska dodawanych materiałów. W poniedziałki i środy zobaczycie uploady o godzinie 17, a w sobotę o godzinie 15. Czasami też możecie złapać moje streamy, na których ogrywam obecnie Persona 3 Reload. Jeśli podoba Ci się to, co robię, zostaw łapkę w górę i daj suba. Dzięki za oglądanie i do następnego.